Zachorowalność na raka piersi systematycznie wzrasta. W Polsce co roku rozpoznaje się około 20 tysięcy nowych przypadków. Aby zachęcić Polki do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia, ruszyła kampania edukacyjna Masz Wybór. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek. Co roku jest on wykrywany u blisko 20 tysięcy kobiet. Najczęstszym podtypem, biorąc pod uwagę stan receptorowy, to są raki estrogenowo-dodatnie, czyli hormonozależne, HER ujemne. To jest około 70–80%. Dzięki badaniom profilaktycznym coraz częściej udaje się wykryć raka piersi we wczesnym jego stadium. Niestety Polki w dalszym ciągu za rzadko wykonują badania diagnostyczne i samo badanie piersi. Im późniejsze wykrycie nowotworu, tym mniejsze szanse na wyzdrowienie i przeżycie. Natomiast dalej cały czas obserwujemy późną zgłaszalność kobiet. I to na przestrzeni lat, oczywiście mam pacjentki, które mają bardzo wczesne zaawansowanie, mamy możliwość prawie 100-procentowego wyleczenia z raka piersi, to jednak nadal przychodzą pacjentki, które są w stadium już rozsiewu choroby. Rak piersi dla Polek to wciąż temat tabu. Jak się dowiedzą, że są chore, to lekceważą, ponieważ to jest jedna z rzeczy, które muszą wytrzymać. Tymczasem już sama świadomość problemu i wczesne wykrycie raka może uratować kobiecie życie. W Polsce większość pacjentek nadal jest leczonych klasyczną chemioterapią, nie mając nawet świadomości, że istnieje możliwość zastosowania innej terapii. Dlatego, by zachęcić Polki do aktywnego uczestnictwa w procesie leczenia, ruszyła kampania edukacyjna Masz Wybór. To jest bardzo istotne nie tylko dla pacjentek, ale ważne jest to dla tak naprawdę też dla całego towarzystwa medycznego, dla lekarzy, dla pielęgniarek i dla wszystkich osób i dla rodzin, które są niewątpliwie bardzo ważną częścią leczenia. W ramach kampanii Masz Wybór powstała strona internetowa, na której znajdują się informacje na temat choroby, profilaktyki oraz leczenia hormonozależnego raka piersi.